Czy myślisz, że wybory na Rzecznika Praw Ucznia są ważne? Tak, sądzę, że są ważne, ponieważ dzięki temu możemy wybrać osobę, która będzie sprawowała tą funkcję w naszej szkole. To są nasze prawa i ktoś będzie je nad nami sprawował i to my musimy o nie dbać i te osoby, które tym się zajmują, tak? To jest podstawa demokracji. My wybieramy osobę, która będzie nas reprezentowała, więc przez to ludzie głosują. Dlaczego kandydujesz na Rzecznika Praw Ucznia? Jestem zaangażowany w życie szkoły. Wiem, czego potrzebują uczniowie. Jestem osobą bardzo otwartą, pomocną. Mam bardzo dobre kontakty z ludźmi ze szkoły. Bardzo dużo osób mnie zna. No, myślę, że jestem odpowiednią osobą na to stanowisko. Dlaczego uważasz, że Rzecznik Praw Ucznia jest potrzebny też wśród uczniów, skoro mamy już jednego wśród nauczycieli? Myślę, że uczniowie potrzebują takiego jakby łącznika między nauczycielem a uczniem. Myślę też, że znam bardziej środowisko uczniów niż nauczyciele je znają i myślę, że szybciej taki uczeń może się zgłosić z problemem do mnie niż do nauczyciela, ponieważ jestem bardziej komfortowy chyba dla niego.